nie będzie po pancerzu, zdrowie dzieci. Kończy się powoli już rok szkolny. Przez cały rok większość z Was pilnie uczyła się katechizmu, dzięki czemu poznałyście lub pogłębiliście prawdy wiary, między innymi tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, tajemnicę Wcielenia, ucząca nas, że Syn Boży, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, stała się człowiekiem dla naszego zbawienia. Pan nasz Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat, umiera za nas na krzyżu dla naszego zbawienia, to tajemnica odkupienia, o której też również się uczyliście. Uczyliście się wszystkich innych jeszcze tajemnic, jak jeszcze tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa, Jego w niebo wstąpienie, zesłanie Ducha Świętego, wstąpienie do nieba. Te wszystkie prawdy wiary, jeśli starałyście się zarazem rozważać je na modlitwie, powinny zrodzić w naszym sercu, w naszej duszy miłość do Pana Boga. Jeśli rozważamy tą wielką dobroć Pana Boga, który nie tylko nas stwarza, ale nieustannie opiekuje się nami, posyła swojego Syna. Tak bardzo Pan Bóg umiłował świat, że daje nam swojego Syna, to rzeczą naturalną jest, że w naszym sercu rodzi się miłość. Miłość do Pana Boga. Podobnie jak uczy święty Jan Apostoł, poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, jaką ma Pan Bóg ku nam. I drogie dzieci, jeśli rozważamy te wszystkie tajemnice, to musimy sobie zdawać głęboko sprawę, że to, czego się uczymy, to wszystko musi zaowocować w naszym życiu codziennym. Stąd też na zakończenie tego roku szkolnego chciałbym Wam jeszcze pogłębić jedną tajemnicę naszej wiary. Tajemnicę Eucharystii, sakramentu Eucharystii. Tak, jak to widzimy tutaj na tym slajdzie, Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, czyli sakrament, który zawiera prawdziwie ciało, krew, duszę i bóstwo. Ten wielki dar, jaki przyjmujemy, przemienić ma nasze serce. Jeśli poznaliśmy dobroć Pana Boga, widzimy, jak On nam się opiekuje, widzimy, że nie tylko umarł za nas na krzyżu, nie tylko zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, aby przygotować nam miejsce w niebie, ale widzimy Jego ogrom miłości, że chce pozostać z nami aż do skończenia świata, w tabernakulum, w małej hostii, aby być z nami. I tą tajemnicę postaramy się teraz rozważyć, aby pokochać jeszcze bardziej Pana Jezusa i korzystać z tego daru, jakim jest Komunia Święta, sakrament Eucharystii. Ogrom miłości Pana Boga, który rozważamy podczas naszej katechezy, podczas naszej modlitwy, podczas każdej mszy świętej, niestety przez wielu ludzi jest odrzucony. Ta miłość Boża jest odrzucona do tego stopnia, że Pan Jezus ukazuje się świętej Małgorzacie à la Coq we Francji i pokazuje jej serce swoje i mówi: oto serce, które tak umiłowało ludzi, tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian otrzymuje niewdzięczność, wzgardę i zapomnienie. Na tak wielką miłość, tak wiele ludzi odpowiada oziębłością. Tak jakby Pana Boga nie było, tak jakby Pan nasz Jezus Chrystus nie umarł za nich na krzyżu, całkowita obojętność, wzgarda do Pana Jezusa, która ukazuje się szczególnie w tej obojętności wobec Jego miłości, Jego obecności w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Pan Jezus mówi: tak bardzo umiłowałem ludzi, a oni jak mnie traktują? Większość ludzi traktuje mnie w taki sposób, że nie szanuje mnie, wzgardza, a nawet lekceważy i z oziębłością, a nawet ze świętokradztwem przystępuje do sakramentu miłości, sakramentu Eucharystii. Tak, moje dzieci, wiele osób tak postępuje wobec Pana Jezusa, jak mamy to przykład też tej przypowieści, którą Pan Jezus opowiedział, przypowieści o uczcie, kiedy
Pan Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do Króla, który wyprawia ucztę weselną swojemu Synowi. Zaprasza wszystkich. A jednak, co się dzieje? Lecz oni zlekceważyli to. Nie przyszli na tą ucztę. Wymawiali się, że nie mogą, w różne sposoby próbowali się wytłumaczyć, aby znaleźć wytłumaczenie, by tylko nie przyjść na tą ucztę. I podobnie jest dziś. Pan Jezus obecny na Najświętszym Sakramencie, na każdej mszy odnawia swoją ofiarę krzyżową, daje samego siebie w komunii, a jednak tak wiele osób nie przychodzi do Niego, nie chce przyjść, adorować Go, uwielbiać, oddawać Mu cześć należną, dziękować Mu za wszystkie łaski. Dlatego, drogie dzieci, jeśli rozważamy te wszystkie tajemnice naszej wiary, widzimy tą wielką miłość do Pana Boga, nie możemy tak postępować, jak postępują ci ludzie, o których tutaj mówi Pan Jezus, z lekceważeniem, zapomnieniem o Jego miłości, Jego nawet zgardaj, świętokradztwo, czyli grzech, który polega na tym, że znieważamy rzeczy święte, znieważamy samego Pana Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, bądź to przyjmując Go w grzechu ciężkim, w Komunii Świętej, bądź przyjmując Go bez czci należnej, kiedy nie przyjmujemy Go na klęcząco, tylko na stojąco i do ręki, gdzie, jak dobrze wiecie, Pan Jezus jest obecny w najmniejszej nawet cząsteczce, która być może może zostać na tych palcach, gdzieś upaść na ziemi. Pan Jezus prawdziwie obecny w najmniejszej cząsteczce z ciałem, krwią, duszą i bóstwem, w ten sposób jest tak znieważany, że upada na ziemię. Taki brak szacunku, miłości do Pana Jezusa. I my, drogie dzieci, kochając Pana Jezusa, mamy to naprawić. Jest to intencja w tym miesiącu dzieci należących do krucjaty eucharystycznej, ale do każdego z nas to powinno trafiać, żebyśmy naprawiali te zniewagi, jakie doznaje Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Więc dlaczego ta komunia jest tak ważna? Tłumaczy nam to papież Benedykt XV. Mówi tak: modlitwa jest dobra, miła Panu Bogu. Ofiara jest jeszcze lepsza. Jak wiecie dobrze, ofiara to wyrzeczenie się samego siebie. To uczynienie czegoś, co nas kosztuje z miłości do Pana Jezusa. Więc jest to jeszcze milsze niż modlitwa. Ale, mówi papież Benedykt XV, komunia to najlepsze, najmilsze Panu Bogu. W ten sposób możemy Mu oddać należną cześć. I tutaj mamy przykład chłopca, który już od młodych lat wiedział, czym jest msza święta, jak bardzo ważne jest to zjednoczenie z Panem Jezusem podczas ofiary mszy świętej, przyjmując Go w komunii. Więc nauczył się jak najszybciej mógł modlitw i mógł służyć do mszy, być ministrantem. Przychodził do kościoła codziennie, aby uczestniczyć we mszy, służyć do mszy świętej i przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wiedział, że tutaj może czerpać siły do tego, aby się święcić, aby być dobrym chrześcijaninem, poprawiać swoje życie. I Pan Bóg mu to wynagrodził, bo w młodym wieku ten chłopiec się uświęcił i Pan Bóg uznał, że jest gotowy, aby go zabrać do nieba. Więc widzimy, taka postawa tego chłopca powinna być dla nas wzorem. Kogo przyjmujemy tutaj? To samego Pana Jezusa, Boga, który przemienia nasze serce, jeśli tylko godnie Go przyjmujemy, dobrze się przygotujemy do Komunii Świętej, to następuje cud. Pan Jezus przemienia nas samego siebie, umacnia nas. Jeszcze o tym będziemy za chwilkę mówić. Więc krótko jeszcze taka historia przemiany Zacheusza. Otóż ten człowiek był celnikiem, pobierał podatki, ale czynił to nieuczciwie bardzo często, brał więcej, oszukiwał innych. I pewnego dnia dowiedział się, że do jego miasteczka ma przyjść Pan Jezus. Wiele już o Nim słyszał. Słyszał o Jego nauce, słyszał o Jego cudach, które czynił. Chciał Go zobaczyć. Niemniej był niskiego wzrostu.
i co teraz postanawia? Żeby zobaczyć Pana Jezusa w tym tłumie było trudno, więc wchodzi na drzewo sokomory i tam widzi Pana Jezusa. Jakie jest jego wielkie zdziwienie, kiedy Pan Jezus przechodzi obok tego drzewa, na którym się znajdował i mówi mu: Zacheuszu, zejdź prędko z tego drzewa, gdyż dziś chcę zatrzymać się u Ciebie. Zdziwienie, jak to możliwe? Skąd on zna moje imię? Ale my wiemy, tak? Pan Jezus jest Bogiem, jako Bóg wie wszystko. Z wielkim zdziwieniem, ale zarazem z wielką radością schodzi i przyjmuje Pana Jezusa w swoim domu. Przygotowuje wielką ucztę dla Niego. Inni, którzy znali Zacheusza, mówili: jak to możliwe, że Pan Jezus idzie do takiego człowieka? Przecież on jest takim grzesznikiem, oszukuje, tyle ludzi oszukał, niesprawiedliwy. I teraz ten człowiek, który przyjmuje Pana Jezusa, Zacheusz, pod wpływem jego obecności Pana Jezusa, jego nauki, jego dobroci, nawraca się. Jaki jest dowód jego przemiany? Otóż mówi Panu Jezusowi: Panie, znając swoje poprzednie życie, nieuczciwe, oddaję połowę swojego majątku biednym, a temu, kogo okradłem, zwrócę 4 razy więcej, niż mu zabrałem. Czyli jeśli komuś, wyobraźmy sobie, ktoś komuś zabrał na przykład 1 złotych, to teraz mu da 4-krotnie więcej. Widzimy tą przemianę Zacheusza i to samo powinno się stać w naszym życiu. Oczywiście my musimy przyjąć Pana Jezusa do naszego serca w komunii z czystym sercem, w stanie łaski, bez grzechu ciężkiego, z dobrym przygotowaniem. I jeśli to się naprawdę tak dzieje, naprawdę staramy się dobrze przygotować do tego, często wzbudzamy pragnienie przyjęcia Pana Jezusa, czynimy komunię duchową, przyjmujemy Go z czystą intencją, staramy się być lepszymi, świętymi, podobać się Panu Bogu, to wtedy rzeczą naturalną jest, że stanie się to, co tutaj się stało w życiu Zacheusza. I Pan Jezus będzie mógł i o nas powiedzieć: dzisiaj zbawienie weszło do tego domu. Dzisiaj zbawienie weszło do tego serca, które tak bardzo kocha Pana Jezusa, które mu się oddaje. Kiedy Pan Jezus ustanowił ten sakrament, oczywiście większość na pewno z Was wie, Wielki Czwartek na ostatniej wieczerzy Pan Jezus wziął chleb i powiedział: oto ciało moje, oto bowiem ciało moje. I przemienił chleb w swoje ciało, ale jak wiemy, w tym ciele jest i krew, i duszo Pana Jezusa. Cały Pan Jezus, w najmniejszej cząsteczce, jak Wam już wcześniej wspomniałem. Następnie wziął kielich z winem i powiedział: oto kielich krwi mojej. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. I tu już w kielichu, choć to wszystko wyglądało jeszcze jak wino, jak smakuje jak wino, pachnie jak wino, ale tu już nie ma wina. To już jest krew połączona z bóstwem, z ciałem Pana Jezusa. Czyli cud sakramentu Eucharystii. Wielki Czwartek Pan Jezus dokonuje tego wielkiego cudu. Jeśli to wszystko rozważymy, o czym powiedziałem przed chwilką, tą wielką miłość Pana Jezusa ustanawia sakrament, aby nieustannie się za nas ofiarować, aby być naszym pokarmem, aby pozostać z nami aż do skończenia świata, powinno wzbudzić w naszej duszy gorące pragnienie bycia blisko Pana Jezusa, przyjmowanie Go najczęściej w komunii. I takim wzorem jest tutaj dla nas błogosławiona Imelda, malutka dziewczynka, która pragnie poświęcić się Panu Bogu za zgodą rodziców. Tam wstępuje do zakonu dominikanek, tam wykonuje proste prace, uczy się tego życia zakonnego i również jak siostry pragnie przyjąć Pana Jezusa do swojego serca w komunii świętej. Jednak to były czasy, kiedy dzieci mogły przyjąć Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii około wieku 12, więc ona, kiedy pyta, prosi o tą możliwość przystąpienia wcześniej, nikt nie chce się na to zgodzić. I jej gorące pragnienie nie ustaje. Modli się bardzo o to, aby Pan Jezus mógł przyjść do niej. I Pan Bóg wysłuchuje modli tej
pokornej, dobrej dziewczynki i dokonuje cudu. Otóż podczas mszy, kiedy ksiądz odprawiał mszę, po mszy rozdawał komunię świętą, w jednej z chwil, które to czynił, jedna z hostii uniosła się i udała się, widzimy, w kierunku błogosławionej Imeldy. Zawiesiła się nad nią, tu zawisła w taki sposób i to był znak dla takiego kapłana, który zrozumiał teraz, że wolą Bożą jest, żeby to dziewczynka mogła przyjąć Pana Jezusa. Wtedy przyszedł z pateną, hostia opadła na patenę i udzielił jej pierwszej komunii ku jej wielkiej radości. I takie pragnienie, drogie dzieci, i my również musimy mieć, kiedy uczestniczymy we mszy, kiedy przyjmuje Pana Jezusa w komunii świętej. Mówiąc o komunii świętej, muszę tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz, że komunia święta, sakrament Eucharystii jest owocem mszy świętej. Msza święta, jak dobrze z Was wielu wie, msza święta jest odnowieniem ofiary, którą Pan Jezus dokonał w Wielki Piątek na krzyżu. Jedyna różnica między tą ofiarą, którą Pan Jezus złożył w Wielki Piątek, a na mszy, że tutaj na ołtarzu Pan Jezus już nie cierpi, ma ciało zmartwychwstałe. Ale jest to ta sama ofiara. Pan Jezus na nowo ofiaruje się Bogu Ojcu za nas pod postacią chleba i wina w celu odnowienia tej ofiary krzyżowej. Czyni to przez kapłana. I tu mamy cudowny obrazek. Otóż nowo wyświęcony kapłan odprawia swoją pierwszą mszę i podczas tej mszy jego brat zrobił zdjęcie aparatem fotograficznym i jakie było zdumienie, kiedy wywoływali ten film, aby wywołać zdjęcie, ukazał się na tym zdjęciu Pan Jezus ukrzyżowany. Widzicie? W cudowny sposób pojawił się na tym zdjęciu, aby podkreślić nam to, co przed chwilką powiedziałem, że tu na ołtarzu odnawia się ofiara krzyżowa. Więc za każdym razem, kiedy jesteście, drogie dzieci, na mszy, jest moment konsekracji, który tutaj widzimy, podniesienie, kiedy kapłan trzyma Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba, z ciałem, krwią, duszą i bóstwem, wtedy adorujemy Pana Boga, oddajemy Mu cześć, jak święty Tomasz, Pan mój i Bóg mój. I rozważamy to, co się dokonuje tutaj, mękę i cierpienie Pana Jezusa na krzyżu. Wtedy możemy rozważać, mieć jakiś obrazek przed sobą, choćby i ten na przykład, żeby nam to w tym pomóc, albo rozważać tajemnicę piątą, bolesna różnica świętego, ukrzyżowanie śmierci Pana na krzyżu, bo tutaj w sposób tajemniczy dokonuje się tutaj to na ołtarzu, odnawia. Więc komunia święta jest owocem mszy świętej. Więc staramy się jak najlepiej uczestniczyć we mszy, aby później móc przyjąć Pana Jezusa. I podczas tej mszy staramy się odmawiać akty wiary w to, że Pan Jezus jest obecny, ufności, że chce nam pomóc do zbawienia, miłości, tak, że pragniemy Go coraz bardziej kochać. I jeśli to wszystko spełniamy, ta komunia święta powinna oświecić nasz rozum boską nauką. Tu już nie tylko mamy taką wiedzę katechetyczną o Panu Bogu. Ta bliskość, to zjednoczenie z Panem Jezusem w komunii powinno w jakiś sposób nam przybliżyć, kim jest Pan Bóg, Jego wielką dobroć, Jego wielką miłość, miłosierdzie dla nas. Poznać Go w głębi serca, jakim On jest. I w tym pomaga nam na pewno komunia. Duch Święty oświeca nasz rozum, abyśmy lepiej poznali Pana Boga, lepiej poznali prawdę wiary, o której się uczymy. A zarazem ta komunia powinna rozpalić nasze dusze gorącą miłością, że teraz staramy się za wszelką cenę Pana Boga nie obrazić, przestrzegać przykazań Bożych, przykazań kościelnych, spełniać dobrze nasze obowiązki religijne, szkolne, domowe. To wszystko dzięki komunii powinno się spełniać w naszym życiu. Wtedy naprawdę to jest życie wiarą. Życie tym, co się uczymy, to, co wiemy o Panu Bogu. Te prawdy wiary powinny się
odzwierciedlić w naszym życiu codziennym. I tutaj piękny przykład takiej osoby, która tak czerpała z tej Komunii Świętej, to święty Paschalizm, który jako już młody chłopiec miał tą bliskość, intymność z Panem, zjednoczenia z Nim w Komunii, kiedy często przystępował do Komunii, do Mszy Świętej, a nawet zdecydował się, żeby móc codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, przystępować do Komunii, aby wstąpić do zakonu, być braciszkiem zakonnym, aby służyć w ten sposób Panu Bogu i być blisko Niego. Także piękna postać, piękną postać miłości tego chłopca do Najświętszego Sakramentu, która była już nawet w dzieciństwie wynagrodzona w ten sposób, że Pan Jezus mu się ukazywał, nawet bawił się z nim. Oczywiście to jest jakaś łaska nadzwyczajna, ale to, co my możemy u niego naśladować, tą gorącą miłość do mszy i do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Komunia, jak już, jeśli mnie tylko uważnie słuchałyście, jest takim lekarstwem dla naszej duszy, jest pomocą do naszego uświęcenia, do naszego zbawienia, do przemiany naszego życia, do upodobnienia się do Pana Jezusa, ale jest również takim orężem, taką bronią w celu nawrócenia i uświęcenia innych dusz. I takim pięknym przykładem takiej miłości, gorliwości w nawracaniu, uświęcaniu dusz jest święty Jacek, jeden z naszych patronów Polski, który przemierzał Europę, ucząc ich o prawdach wiary, miłości do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, nabożeństwa do Matki Bożej. I w ten sposób wiele, wiele dusz pociągał do Pana Jezusa. Dlatego też przedstawiany jest na obrazku z cyborium, w której znajdują się hostie święte i z figurką Matki Bożej. To też jest związane z takim cudem. Otóż kiedy Tatarzy zbliżali się do klasztoru, święty Jacek, aby uniknąć bezczeszczenia Najświętszego Sakramentu obecności Pana Jezusa pod postacią hostii, otwiera tabernakulum, wyjmuje cyborium i ucieka z kościoła, żeby zdążyć przed tym, aż Tatarzy tu przybędą i wejdą do kościoła, do klasztoru. Ale o co się dzieje? Otóż kiedy wychodzisz z świątyni, mija ogromną statuę Matki Bożej i słyszy głos: Jacku, Jacku, co robisz? Dlaczego mnie zostawiasz? Otóż sama Matka Boża wezwała do niego. Święty Jacek patrzy, ogromna taka figura, i odpowiada: no wziąłbym cię, ale no po prostu nie jestem w stanie, jesteś tak ciężka, już tutaj trzymam Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. I Najświętsza Maria Panna powiedziała: będę lekka, weź mnie. I okazuje się, że ta figura faktycznie stała się lekka na tyle, żeby móc ją zabrać też, żeby tą figurkę później nie zniszczono. Więc widzimy, jak ta komunia nawet jest cennym środkiem dla uświęcenia innych. Więc jeśli przystępujemy do Komunii Świętej, przystępujemy na przykład w intencji nawrócenia grzeszników. Może mamy kogoś bliskiego w rodzinie, kto nie chodzi na msze niedzielne, ktoś, kto się może oddalił od Pana Boga, być może w Niego nie wierzy. Przyjmujemy komunię w Jego intencji, aby poznał Pana Boga, pokochał Go i też był gorliwym katolikiem, który chętnie uczestniczy we mszy świętej i przyjmuje Pana Jezusa w Komunii Świętej. Kończąc, drogie dzieci, to wszystko, co Wam powiedziałem, chciałbym dać Wam konkretne już wskazówki. Jeśli już wiecie, że Pan Jezus ustanawia Najświętszy Sakrament, aby ofiarować się za nas Bogu Ojcu, odnawiać swoją ofiarę. Po drugie, aby być naszym pokarmem. Po trzecie, aby pozostać z nami aż do skończenia świata w tabernaklu, w małej hostii. To teraz, widząc tą ogromną miłość Pana Jezusa, musimy odpowiedzieć miłością. A ta miłość konkretyzuje się w tym, że my teraz często przychodzimy nawiedzić Najświętszy Sakrament, oddać cześć Panu Bogu. Będziemy starali się jak najczęściej być na mszy świętej, przyjąć Go w Komunii Świętej. Staje się naszym pokarmem. Jak teraz nie przyjść do Niego, nie przyjmować Go? Otóż to byłoby oznaką, że nie kochamy tak naprawdę Pana Jezusa.
ale wy drogie dzieci wiem, że kochacie Pana Jezusa i chcecie być blisko Niego, więc staramy się przyjść do Niego. Dobrze przygotowani do komunii, stanie łaski, oczyszczają Cię nawet z grzechów powszednich, żeby jak najczystsza nasza dusza była, choćby żalem, skruchą, z boleścią, że obraziliśmy Pana Boga, z mocnym postanowieniem poprawy. Oczywiście, jeśli mamy grzech ciężki, to musimy najpierw pójść do spowiedzi, dobrze o tym wiemy. Często też, jeśli przystępujemy do komunii, do spowiedzi, przystępujemy do sakramentu, staramy się dobrze przygotować, ale uwaga, też nie zapominamy podziękować za te wszystkie łaski, czy to otrzymujemy ten dar przez spowiedź, czy właśnie przez komunię, dobre dziękczynienie po komunii. Uwielbienie Pana Boga, proszenie Go o łaskę, to jest taki moment bardzo ważny w naszym życiu, kiedy możemy dużo prosić Pana Jezusa. On jest blisko nas, nie tylko już przez stan łaski, ale sakramentalnie jest z nami zjednoczony. Komunia, czyli to zjednoczenie z Panem Jezusem, więc dziękczynienie. Obiecać Panu Jezusowi, że będziemy starali się być lepszymi, bardziej oddanymi Panu Bogu, poświęcać Mu się. Następnie możemy często wzbudzać sobie to pragnienie, nawet jeśli nie możecie przystąpić do komunii sakramentalnie, to duchowo. Wiele razy podczas dnia możemy Go zapraszać do naszego serca i On naprawdę do nas przychodzi. Więc msza święta, komunia święta musi być centrum naszego życia. Jeśli macie możliwość, że przystępujecie do komunii tylko raz w tygodniu, być może tylko raz możecie pójść na mszę w niedzielę, to teraz trzeba skorzystać z tego, tak dobrze się przygotować do tej mszy, do komunii, aby później przez cały tydzień być jakby promieniować tą miłością. Jak staram się to zobrazować, to pokazuję często telefon i pytam dzieci, żeby ten telefon działał przez dłuższy czas, co trzeba robić. I odpowiadają mi, trzeba podłączyć i od czasu do czasu naładować. Trzeba mieć ładowarkę. I teraz ta msza święta, komunia święta, niedzielna musi nas tak w jakiś sposób, w cudzysłowie, naładować nasze akumulatory, żebyśmy tak byli pełni miłości, że przez cały tydzień później staramy się często myśleć o Panu Bogu, rozważać Jego prawdy, starać się być posłusznym w domu, spełniać dobrze swoje obowiązki i tak dalej, okazywać tą miłość w praktyce. To wszystko powinno tak w naszym życiu się wypełnić. Czyli to, co robimy, jeśli uczestniczymy we mszy, komunii, jeśli staramy się jak najlepiej przygotować, to powinno zaowocować całym naszym codziennym życiu, życiem katolickim, życiem oddanym Panu Bogu, wypełnionym modlitwą, pracą, posłuszeństwem. Kończę, drogie dzieci. Mam nadzieję, że tych kilka słów, które do Was skierowałem, pobudzą Was do rozważania tej tajemnicy Najświętszego Sakramentu, pobudzi Was do lepszego przygotowania, adoracji, uwielbienia Pana Boga, obecnego w Najświętszym Sakramencie, gorącej miłości. Z Panem Bogiem życzę Wam wielu łask Bożych, szczególnie na zbliżające się wakacje. Dziękuję za słuchanie, drogie dzieci.